32 na bence startowej Filip Staszewski, Ludowy Klub Sportowy. Witam serdecznie wszystkich ze Szczerku. Jesteśmy właśnie na Lotosach Cup, które się odbywają tutaj już drugi dzień z rzędu. Trwa seria prób na najmniejszej skoczni. Po niej nastąpi seria konkursowa. Klatka na kolana, hop, jedziemy, luźno góra. Z numerem 42 na belce startowej Iga Berezina Łotwa. Kacper Jarząbek, Wisła Zakopane. Marcin Wróbel, Akademicki Związek Sportowy Zakopane. Miejsce trzecie i medal brązowy Mateusz Raszcina, Ludowy Klub Sportowy Olimpia Koleszów. Łączna nota 210,50. Drugie miejsce i tytuł wicemistrza zdobył Jan Żabkosz, Towarzystwo Sportowe Wisła Zakopane. Łączna nota 214,70. Złoty medal i tytuł mistrza. Lider klasyfikacji Wiktor Szosta, Wiślańskie Stowarzyszenie Sportowe Wisła Wiśle, łączna nota 222,50. Zwycięzcy są poważni goście, bo to nie mogą tak szybko chodzić, jak się nie daje. Celebra. Młodziczki proszone na wybieg. Paulina Cieślak, Sabina Król, Róża Pawlikowska, Natalia Kobiela, Iga Berezina i Wiktoria Przybyła. Czekają już, proszę, odebranie koszulek od kierunku. Róża Pawlikowska, Natalia Kobiela, Iga Berezina i Wiktoria Przybyła. Musimy wręczającym do wspólnego dnia. Ludowy Zespół Sportowy Sokółszczyn. Piąte, Iga Berezina, Łotwa. Czwarte miejsce Natalia Kobiela, Akademicki Związek Sportowy Zakopane. Trzecie miejsce medal brązowy Róża Pawlikowska, Akademicki Związek Sportowy Zakopane, Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Zakopanem. Łączna nota 166,90. Drugie miejsce i tytuł wicemistrzyni Sabina Król, Akademicki Związek Sportowy Zakopane. Łączna nota 183,80. Pierwsze miejsce i tytuł mistrzowski. Paulina Cieślak, Wiślańskie Stowarzyszenie Sportowe Wisła Wiśle, łączna nota 225,70. Paulina Cieślak, Wiślańskie Stowarzyszenie Sportowe Wisła Wiśle. Zasnęła. Ha ha ha.
Paulina ubieraj numer. To liderka klasyfikacji. Oddała trenerowi numer. Na pamiątkę. Paulina Cieślar, Samina Król, Róża Pawła. Szanowni Państwo, to ceremonia wręczenia. I przypominam, godzina 11:00, bez serii próbnej, seria. Chłopaki, kończymy, tak? Drugą edycję zawodów Lotos Cup w skokach narciarskich. Może pokrótce przedstawicie się, jak się nazywacie. Zaczniemy od 52 Kaspra. 52,5 metra skoczył Markus Ginograd. Ile masz lat? Numerem 50. Od jak dawna skaczesz? Kamil Słodyczka. Jak ocenisz może swoje dzisiejsze skoki? Miarę dobrze. Zadowolony jesteś ze skoków i z miejsca? Tak, pierwszy minęło się, ale drugi minęło się. A z tego do kombinacji, który był drugi, był już taki bardzo fajny? No, ja jestem drugi do kombinacji. O, no to będę super. Będę walczył o pierwsze miejsce. Jutro o pierwsze miejsce? No. Myślisz, że dasz radę z Jaśkiem wygrać? No. Okej. Kolejny teraz, może Andrzej. 33 metry skoczył Kamil Słodyczka, to pierwsza seria oceniana. Od 3 lat. Numerem 51 na będzie startowym. Tymoteusz Małka, Towarzystwo Sportowe Wisła Zakopane. A czego zabrakło w tych skokach? No bo nie trenowaliśmy dużo, ja jeszcze na treningu nie było mnie na treningu. Aha, czyli po prostu za mało masz jeszcze tych skoków, tak? A co, masz takie jakieś błędy do poprawy? To jakie są takie najważniejsze, które musisz... Ręce wypada. A jak ci się dzisiaj tutaj skakało? Dobrze, jesteś zadowolony? Teraz kolejny chłopak. 39 metrów. Przedstawisz się? Tymoteusz Marta. Numerem 52. Głośno mówcie, głośno. Klub sportowy. A z tych swoich skoków zadowolony jesteś dzisiaj? No tak, pół na pół. A dlaczego pół na pół? Czego zabrakło? Pierwszy źle skoczyłem, a drugi już tak sobie. To w tym pierwszym co było takiego złego? Źle skoczyłem po prostu. Złe warunki? Czy po prostu twój błąd? Spóźniłem się. Dobra. Kolejny chłopczyk. Przedstawisz nam się? 42 metry skoczył Jakub Haza. Numerem 53 na mece startowej Jakub Żegrej, Ludowy Klub Sportowy Koroniec Koroni. Mi się nie podobał drugi skok, rozpocząłem 26 metrów i za bardzo do góry wyleciłem, a w trzecim zabrakło mi tyle marki. Aha, ale ogólnie możesz ocenić zawody na plus? Plus minus. Plus minus mówisz? Dobrze. 41 metrów skoczył Jakub. Został nam jeszcze Łukasz. Łukasz, powiedz coś o sobie. Numerem 54 na belce startowej Adam Skupin, Ludowy Klub Sportowy Poroniec i Poroni. Jak długo skaczesz? 2 lata. 2 lata. A jak zadowolony jesteś dzisiaj ze skoków? Nie. A czego w nich zabrakło? Metrów. Metrów? A żeby metry były dalsze, to co mógłbyś poprawić w tych skokach? Mocno. A na lądowanie było fajne, czy też nie za bardzo? Nie za bardzo. Jutro będziesz startował w kombinacji? 50 metrów. I na co liczysz? Adam Skupień. Numerem 55 na belce startowej. Jesteś dzisiaj bardzo niegrzeczny, co? Akademicki Związek Sportowy. Nosicie? Troszeczkę tak. Pobawiłbyś się na śniegu, co? Jeszcze ciebie. Nazywam się Kuba Żółtek. Trenuję roku w klubie AZS Zakopane. Z dzisiejszych skoków mogę powiedzieć, że słabe, dlatego że zabrakło mi mocnego odbicia i metrów. W jednym i w drugim tak skoku tak było? A jak warunki ocenisz? Warunki dobrze. 38 metrów skoczył Marcin Dawidek. A kto cię nakłonił do skakania? Numerem 56 na belce startowej Piotr Cieślar, Wisztańskie Towarzystwo Sportowe Wisła Wiśle. Tak, skakałam w Wiśle i w Zakopanem jeszcze. Na których skokach najlepiej ci? W Zakopanem. Zakopanem jednak? Jakiemu skoczkowi kibicujesz najbardziej z Pucharu Świata? Stachowi. Stachowi, tak? A ty? Po kolei, komu kibicujecie? Ja
Ja mu ze Stachowi. Dawidowi Jarząbkowi. Jarząbkowi, a ty komu kibicujesz? Petrowi Bracu. A ty? Ja Petrowi Bracu. A ty? Dawidowi Jarząbkowi. No widzę, że mamy dwóch zwolenników Dawida Jarząbka, no to może powiecie dlaczego. Dawida Jarząbka, ale z Puchary Świata. Aha, Dawida Jarząbka, naśladujesz brata? No. Tylko raz tylko startowałem w Pucharze Świata. Dwa razy. Dawid nie, w Pucharze Świata nie startował jeszcze. W Pucharze Kontynentalnym. Ale na pewno zobaczymy go w Pucharze Świata jeszcze. No. To może pozdrowicie swoich kibiców jeszcze. Pozdrawiam Petera. Najlepszy jest Peter Kress, mówicie? 10 metrów skoczył. To zaproście może na jutrzejszą kombinację, żeby ktoś przyszedł. Z 50 numerem na bęce startowej. Na 3-4 wszyscy zapraszamy, co? Ludowy sportowy 3-4. Zapraszamy.